Pani Katarzyno, została Pani prezesem Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego, tak? Proszę powiedzieć, czym zajmuje się ten związek i czym zajmuje się prezes? No, związek zajmuje się jeździectwem na terenie naszego województwa. No, a prezes ma jakby to jeździectwo propagować i zarządzać tym związkiem najlepiej jak może. Zrzesza członków, czyli kluby, które są na terenie naszego województwa, jest ich 33. On promuje organizację może, ale samą organizacją się stricte nie zajmuje, chociaż nie jest to absolutnie wykluczone. Natomiast w praktyce zajmują się organizacją poszczególne kluby jeździeckie, a związek jakby koordynuje tą organizację zawodów, też prowadzi pewnego rodzaju rankingi, dystrybuuje środki od marszałka na sport dzieci i młodzieży. No, głównie zajmuje się działalnością organizacyjną dotyczącą sportu jeździeckiego na naszym terenie. A teraz jak Pani praca będzie wyglądała? Czy będzie Pani tutaj na miejscu, czy będzie Pani w Szczecinie? Nie, nie, to jest praca społeczna, więc ja jestem w domu i spotkania zarządu też mogą odbywać się przecież nie zawsze w siedzibie w Szczecinie, tylko również poza. Zresztą w naszym zarządzie obecnie jest kilku bardzo znanych sportowców. Oprócz mnie, która jestem ciągle jednak czynnym sportowcem, jest jeszcze pan Jacek Bobik z Nowielic, wielokrotny reprezentant Polski w dwóch dyscyplinach, skokach i WKKW. Jest ojciec słynnego olimpijczyka z WKKW, pana Pawła Spisaka, pan Lesław Spisak. Jest współautor sukcesów Oli Lusiny, która jest tutaj za Miedzą w Łobzie, pod Łobzem stacjonuje, dwukrotnej mistrzyni Polski w skokach. Pan Artur Gołaś, no i jeszcze dwie panie bardzo aktywne ze Szczecina. Czy Pani wybór na prezesa będzie miał jakieś konsekwencje tutaj dla Drawska, dla regionu Drawska Pomorskiego? No, mam taką nadzieję, jestem po rozmowie z burmistrzem. I co w ramach tych rozmów wyniknęło? No, bardzo przychylne stanowisko burmistrza i w związku z tym moje wielkie oczekiwania i nadzieje. A Pani najbliższe plany na ten najbliższy rok, tak? Odnośnie Pani kariery? No, muszę powiedzieć, że mam takie malutką nadzieję, że może uda mi się zakwalifikować na Olimpiadę do Rio. Mam nowego konia, bardzo dobrego, ale młody jeszcze i troszkę czasu może nam braknąć. Ale niemniej jednak jestem objęta takimi przygotowaniami. Jedna z trzech zawodników w Polsce mamy szansę, więc jesteśmy objęte tym programem. Czy to, że została Pani prezesem, to jeszcze bardziej Panią motywuje, żeby uprawiać ten sport? Nie, ja myślę, że to nie o to chodzi. Ja po prostu mogę w tym momencie jakoś wykorzystać swoją wiedzę również do jakichś tam działań społecznych i tu się zaangażować. A tak, to myślę, że mogłoby trochę nawet utrudnić moją karierę sportową, ale umówmy się, że człowiek nie jest wieczny i kiedyś trzeba będzie zakończyć tą czynną karierę sportową. A czego można życzyć sportowcom właśnie takim jak pani na nadchodzący rok? U nas to się mówi połamanie ostróg. Dziękuję bardzo.